Wracamy do Państwa. Maciej Wolny, witam ponownie. Wczoraj, drodzy Państwo, mieliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale to nie jedyne ważne święto, które miało miejsce w dniu wczorajszym, bo wczoraj przypadał również Światowy Dzień Obrony Cywilnej. I razem ze mną w studiu jest wyjątkowy gość, generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i szef obrony cywilnej kraju. Dzień dobry, panie komendancie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Właśnie, Światowy Dzień Obrony Cywilnej trochę zszedł na dalszy plan przez Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale to też bardzo istotny i bardzo ważny temat. Ten dzień ma na celu podkreślenie właśnie znaczenia obrony cywilnej, właśnie tego, czym jest obrona cywilna. I od takiego pytania, panie komendancie, chciałbym zacząć. Czym jest obrona cywilna, czym jest ochrona ludności? Panie redaktorze, obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, ochronę zakładów pracy, dóbr kultury, jeśli zajdzie potrzeba, pomoc przy zdarzeniach tych typu jak klęski żywiołowe. Obrona cywilna ma bardzo szerokie spektrum przepisami, wywodzi się jeszcze z konwencji genewskiej z 1949 roku. Natomiast w większości państw ta obrona cywilna jest niewidoczna w trakcie pokoju, dni takich spokojnych, natomiast na pierwsze miejsce wysuwa się ochrona ludności. U nas w kraju ochrona ludności nie ma definicji, w Polsce ochrony ludności. Próbujemy ją zdefiniować w projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. No właśnie, co zakłada ta ustawa? Bo te regulacje prawne też są bardzo istotne w kontekście chociażby takiego sprawnego funkcjonowania obrony cywilnej kraju. Oczywiście. Wbrew pozorom, wiele instytucji w naszym kraju, szczególnie instytucji użyteczności publicznej, wszystkich administracji rządowej, samorządowej, zajmuje się ochroną ludności. Mamy różnego rodzaju systemy, które są w pewien, tak bym powiedział, troszeczkę rozproszone. Ta ustawa ma wszystkie te systemy zebrać jak gdyby w jedno miejsce, nie narzuca już dodatkowych zadań, nie narzuca dodatkowych obowiązków. I tak w skrócie bym powiedział, że określamy tą ochronę ludności, natomiast ochrona ludności w chwili zagrożenia wojną, stanu wojennego, przekształcona byłaby w obronę cywilną. I może powiem w taki sposób. My byliśmy przyzwyczajeni wiele lat temu, że obrona cywilna wyglądała zupełnie inaczej. Obrona cywilna była nastawiona raczej na ekspansję, na takie zamierzenia zdecydowanie wojskowe. Jeśli chodzi o zagrożenia wojną, jeżeli człowiek jest przygotowany do radzenia sobie w czasie problemów, klęsk żywiołowych, naturalnych zagrożeń, to również będzie przygotowany do radzenia sobie podczas zdarzeń wojennych. I chcieliśmy w tej ustawie o ochronie ludności właśnie ustabilizować wiele tych systemów, wiele tych tematów. I taki sztandarowy może przykład jest: ratownictwem w Polsce generalnie zajmuje się Państwa Straż Pożarna, panie redaktorze, oczywiście, i Ochotnicze Straże Pożarne. I bardzo często zdarzało się, gdzie ja wyjeżdżałem kiedyś do zdarzeń, na przykład powodziowych, i przyjeżdżało 20 druhów Ochotniczej Straży Pożarnej do pomocy, pomagali, uszczelniali te wały, po czym liczeni byli jako 20 druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, brało udział, plus 20 członków Formacji Obrony Cywilnej. Nie. Gdyby doszło do zagrożenia wojną, tak, wtedy ta jednostka druhów Ochotniczej Straży Pożarnej przekształcona byłaby w formację obrony cywilnej. Dalej, gdyby doszło na dzień dzisiejszy do zagrożenia militarnego wojną, to wojsko powoła do służby mężczyzn w wieku 18-65 lat. Kto zostanie wtedy w Państwowej Straży Pożarnej, w Ochotniczej Straży Pożarnej, kto zostanie w wielu urzędach samorządowych i rządowych. Przecież te wszystkie urzędy, tak samo jak i te służby ratownicze, muszą dalej działać. Więc muszą być odpowiednia ilość
osób musi być rekomendowana, ale musi być przygotowana do prowadzenia tej, tej działalności. Ktoś mógłby powiedzieć, panie komendancie, że skoro mamy wojsko, mamy straż pożarną, które, no, która też dobrze funkcjonuje, dobrze wypełnia swoje zadania, to po co obrona cywilna? Jakie jest jej znaczenie? Dlaczego dzisiaj właśnie potrzebujemy obrony cywilnej? Jakie też zadania, takie konkretne przykłady może, gdyby pan komendant mógł wymienić, dzisiaj spełnia obrona cywilna? Na dzień dzisiejszy, tak powiedziałem, przy w tym projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, ta obrona cywilna nie działałaby w takim dniu jak dzisiaj, czy w czasie jakichś miejscowych zagrożeń. Natomiast dopiero przekształcałaby się ta ochrona ludności w tą obronę cywilną właśnie w czasie tych zagrożeń militarnych. Natomiast formacji obrony cywilnej. My dzisiaj również, tego nie widać, ale mamy formację obrony cywilnej kraju, mamy formacje specjalistyczne i na takie głównie nakładziemy nacisk i mamy również takiego przeznaczenia ogólnego. W rezultacie w formacjach obrony cywilnej mamy około 100 tysięcy osób i to jest ponad 60 tysięcy, około 60 tysięcy tych formacji. Także formacje mamy. Ludzi również mamy. Tylko muszą być oni przeszkoleni, muszą działać w zakresie, do którego zostali przygotowani, a niestety bardzo często zdarza się, wykazały to również różnego rodzaju kontrole w ostatnich latach, że no, formacje nie za bardzo są skuteczne. Ja może podam przykład, tak pan redaktor pytał o przykład, no 11-12 sierpnia 2017 roku mieliśmy wichury. Przy tak ogromnych zniszczeniach, to zostało zniszczone 45 tysięcy hektarów lasu w ciągu zaledwie kilku godzin. Ja przypomnę, że pożar 26 lat temu w Kuźni Raciborskiej objął w ciągu 2-3 tygodni 9,5 tysiąca hektarów lasu. Więc nasze służby ratownicze dały sobie z tym radę. Nie potrzebowaliśmy tutaj współudziału formacji obrony cywilnej kraju. Ale gdyby zaszła taka potrzeba, to te formacje mogłyby być używane. Tylko musimy zmienić również przeznaczenie i pewną konwencję, wyposażenie również tych formacji. Kiedyś te formacje opierały się na zakładach, przede wszystkim na zakładach przemysłowych. Zakłady przemysłowe należały do państwa, były państwowymi. Dzisiaj są to zakłady prywatne. Nie zawsze właściciele tych zakładów są zainteresowani, żeby takie formacje były, choć w tej chwili jest zdecydowanie większe zainteresowanie. Właściciele zauważają, że te formacje w chwili zagrożenia tego zakładu będą im przydatne. No właśnie, czyli tutaj mamy dowód na to, że jednak obrona cywilna jest potrzebna, drodzy państwo, ale też w kontekście tych formacji, o których pan komendant wspominał, wspomniał pan, że są podzielone na taką ogólną formację i te formacje, które są, mają pewne specjalizacje, swoje specjalności. Jakie one są właśnie, jakie te specjalizacje poszczególnych formacji występują, jakieś przykłady i czym też zajmuje się ta formacja ogólna? Jakie sprawy, czy wszystkie tak naprawdę, czy co tam się w zakresie zainteresowań tej formacji ogólnej znajduje? Mamy duże zagrożenia, coraz częściej występują zagrożenia chemiczne. Mamy duże zakłady chemiczne i to one są wyspecjalizowane, to te zakłady dysponują odpowiednim sprzętem. Oni nie, te zakłady nie muszą nabywać sprzętu dodatkowego. Po prostu do ochrony swojego zakładu wykorzystują odpowiedni sprzęt. Muszą mieć odpowiednio ludzi przeszkolonych. Jeżeli dojdzie do zagrożenia w jakimś miejscu naszego pięknego kraju i wtedy możemy wykorzystać taką formację obrony cywilnej właśnie z tego zakładu wyspecjalizowaną, na przykład w ratownictwie chemicznym, co nam się zdarza, bardzo często się zdarza. Na ogół korzystamy z rad specjalistów, ale możemy skorzystać właśnie z takiej formacji. Dochodzi do zagrożenia radiacyjnego. Również tutaj te formacje będą mogły odgrywać no, bardzo dużą rolę. Może dojść do zagrożenia katastrofami na przykład lotniczymi, gdzie również potrzebujemy wyspecjalizowane służby, na przykład medyczne. I również tego typu formacje moglibyśmy tutaj skorzystać z nich.
Panie komendancie, patrząc na obecną sytuację właśnie obrony cywilnej, mam taką myśl, takie pytanie, jak ważna w kontekście obrony cywilnej jest świadomość społeczna, bo my tutaj rozmawiamy, przekazujemy pewne informacje naszym widzom, podnosimy w pewien sposób właśnie świadomość na temat obrony cywilnej. Być może ktoś się tym zainteresuje. I tutaj właśnie pytanie, jak istotne jest to, aby podnosić świadomość społeczną i jak sama świadomość w sobie społeczna jest na temat obrony cywilnej jest ważna? Panie redaktorze, próbujemy wpłynąć na podniesienie tej świadomości zagrożeń, więc i potrzeby istnienia obrony cywilnej w naszym kraju. I ludzie, którzy mieli do czynienia czy z jakimiś szkoleniami, prezentacjami, zauważają właśnie, że jest taka potrzeba. My prowadzimy bardzo dużo szkoleń w zakładach pracy, w szkołach, w różnych miejscach w kraju. Prowadzimy działalność również prewencyjną w tym zakresie i dopiero ludność, kiedy zapoznaje się z zagrożeniami, dopiero wtedy zadaje nam coraz więcej pytań, dopiero wtedy zwraca uwagę na ważność tego problemu. I ja może jeszcze taki jeden przykład dam, bardzo prozaiczny. Obrona cywilna na przykład w Skandynawii, szczególnie w Szwecji, jest na bardzo wysokim poziomie. My współpracujemy w tym zakresie z różnymi państwami, ze Szwecją również. I pamiętam, zaczynałem z nimi współpracę jakieś 12 lat temu, gdzie ich wyspecjalizowani wykładowcy przyjechali do naszego kraju w województwie obecnie świętokrzyskim, przeprowadzali szkolenie dla nauczycieli z niektórych szkół. I patrzyłem, czego oni uczą. Czego uczą nauczycieli, ale czego uczą dzieci. No między innymi, jeżeli dziecko zabłądzi w lesie, jak sobie ma poradzić, w jaki sposób ma dać o sobie znać. Przecież ten krzyk głosem, no kiedyś głos zaniknie, ochrypnie. Jak z butelki plastikowej czy jakiejś puszki po napoju, jak zrobić gwizdek, żeby było tę osobę słychać. Jak można zobaczyć, to są prozaiczne sprawy, gdzie jest północ, gdzie jest południe, w którą stronę się udać. Tam nic nowego oni nie uczyli. Oni skomasowaną wiedzę pokazywali w tym zakresie. I ta wiedza może być wykorzystana i przydatna właśnie i dzieciom, i nam w czasie tego czasu pokoju, ale również w czasie zagrożenia tak samo. I w jaki sposób tę wiedzę przekazywać, w jaki sposób też podnosić świadomość społeczną? Z jednej strony mamy taką rozmowę jak nasza właśnie w programie telewizyjnym, ale jakie sposoby jeszcze pan komendant dostrzega? No, prowadzimy oczywiście szkolenia, ale również powinno być więcej audycji telewizyjnych, również i radiowych. No bardzo często, no jednak te stacje radiowe są nastawione bardziej na muzykę, prawda? Wiele osób jedzie w samochodzie, ma akurat wtedy tę chwilę czasu, bo jedzie do pracy, do domu gdzieś i może wysłuchać niektórych informacji, komunikatów czy porad. I myślę, że w tę stronę powinniśmy iść w zdecydowanie. A jeżeli chodzi o komunikaty, czy istnieje w naszym kraju system ostrzegania i informowania społeczeństwa o zagrożeniach? Jak to działa, jeżeli taki system jest? Istnieje w naszym kraju system ostrzegania i alarmowania. Ten system, nie powiem, że jest doskonały. Na dzień dzisiejszy na przykład syrenami objęte jest 80% naszego kraju. Pozostałe 20% w zupełnie inny sposób byłoby alarmowanych. Oprócz tego mamy na przykład dzwonami, informacjami stacji lokalnych. No, są takie możliwości przy pomocy samochodów pożarniczych, radiowozów. Jesteśmy wyposażeni w odpowiednie również tutaj nagłośnienia. Ale w tej chwili wchodzimy w systemy tych syren cyfrowych, gdzie możemy podawać różnego rodzaju komunikaty. Tu już nie chodzi tylko o to, żebyśmy podawali sygnał o zagrożeniu. Tutaj powinniśmy już podawać komunikat, jak się zachować. Ludzie nie pamiętają, nie wiedzą. Powinniśmy podawać im, jak zachować się przy takim zagrożeniu. Istnieją regionalne systemy ostrzegania, te właśnie przy pomocy telefonów komórkowych. Również one istnieją i trzeba z nich korzystać. Łączy pan generał dwie ważne funkcje: komendanta Państwowej Straży Pożarnej, komendanta głównego i szefa obrony cywilnej kraju. Czy są jakieś trudności w związku z tym? Bo domyślam się, że na pewno obowiązków jest bardzo dużo. Panie redaktorze, tak, obowiązków jest bardzo dużo. Godzę te obowiązki. No jestem, tak bym powiedział, podwójnym szefem, ale... Jestem komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, ale również szefem obrony cywilnej kraju, więc jestem podwójnym organem. Urząd mam jeden.
mam Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i różne kontrole również podchodzą tutaj do obrony cywilnej w różny sposób. Niektóre zarzucają mi, że no ja potencjał Państwowej Straży Pożarnej wykorzystuję w zakresie obrony cywilnej kraju. Ale czy ten potencjał gdzieś ze sobą się nie łączy w pewien sposób? Właśnie on się łączy i dlatego ten projekt tej ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej, gdzie jeżeli dojdzie do zagrożenia, ta ochrona ludności byłaby przekształcona w obronę cywilną i powiem jeszcze, jest to jeden na dzień dzisiejszy chyba jeden z bardziej korzystnych, sprawnych i najtańszych systemów. Tak jak proponujemy. Co, panie komendancie, należy do zakresu działania szefa obrony cywilnej kraju, szefa obrony cywilnej Polski? Oczywiście muszę nadzorować wszystkie formacje obrony cywilnej kraju, które znajdują się u nas. Nadzoruję szefów obrony cywilnej województw, więc wojewodów, w pewien sposób również starostów, którzy również są szefami obrony cywilnej w powiatach, burmistrzów, prezydentów. W pewien sposób nadzoruję również magazyny, którymi oni dysponują, bo dysponują są magazyny również ze sprzętem obrony cywilnej kraju. Zajmuję się tą prewencją społeczną, związaną z zagrożeniami na czas wojny, ale nie tylko, na czas również zagrożeń w czasie pokoju. Wydaje wytyczne w tym zakresie. Ustawa o ochronie ludności określi również takie centrum szkolenia dla obrony cywilnej. Takiego centrum do tej pory nie było. Dalej chcemy wprowadzić trzy podstawowe magazyny krajowe z takim sprzętem, żeby się nie okazało, że potrzebujemy nawet również udzielamy pomocy za granicą. Chcemy udzielić gdzieś pomocy za granicą. Okazuje się, że w magazynach, że nie mamy worków czy na piasek, czy nie mamy innego sprzętu. Takie magazyny powinny być. Również ta, tak mówię, ten projekt tej ustawy to określa i na dzień dzisiejszy mamy magazyny w mniejszej skali, ale również tym wszystkim muszę się zajmować. Mówi pan komendant już o pewnych planach dotyczących przyszłości, zatem zapytam, może pokuśmy się właśnie o taką pewną futurologię, jak się maluje właśnie przyszłość obrony cywilnej kraju. Jakie to będą barwy? Pozytywne, negatywne? Moim zdaniem właśnie będą pozytywne, bo nie wprowadzamy my nic nowego, nie wprowadzamy nowych urzędów, nie wprowadzamy nowych zasad, nie skutkuje to jakimiś środkami finansowymi, ale wpływa na bezpieczeństwo ludności. Chcemy wpłynąć na świadomość ludzi tak, żeby nasi obywatele czuli się bezpiecznie, ale żeby wiedzieli, że jeżeli dojdzie do jakiegoś zagrożenia, co mają po prostu robić, jak mają postępować. A w jaki sposób mogą się skontaktować z obroną cywilną kraju? Właśnie kiedy przychodzi jakieś zagrożenie, to wtedy w jakiś sposób ludzie mają szukać obrony cywilnej kraju, tych poszczególnych formacji, czy to te formacje znajdą obywateli? To te formacje, obrona cywilna znajdzie obywateli. To my stoimy na straży tego bezpieczeństwa i my pomagamy. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, że składnikiem tej obrony cywilnej właśnie są obywatele. Przecież to oni na swoim terenie działają i się zabezpieczają. Te formacje generalnie istnieją na danym obszarze, w danym miejscu. Wobec tego część tych naszej ludności, która tam przebywa, czy jest w tych formacjach obrony cywilnej kraju, czy są przeszkoleni, oni będą działać. Generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef obrony cywilnej kraju, był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, panie komendancie, za wizytę w naszym studiu. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Drodzy państwo, to wszystko w tym momencie. Przed nami krótka przerwa. Zachęcam jednak do pozostania z telewizją w Polsce.pl, bowiem po przerwie ponownie się pojawimy na państwa telewizorach.